Witajcie, mordki, z tej strony Trajan, w kolejnym odcinku z Hardzowem 4 na podkacji Case Redux. Jako Polska prowadzimy kolejną kampanię Polski A do Z i kolejną partią, która się nam przytrafiła i która akurat kolejne serie akurat będą z tych dziwniejszych. To jest Gród Wielkiej Lechii, albo Gród Wielkiej Polski. Przepraszam, że nie pamiętam, ale chodzi o to. Więc tak, będziemy szli w dziwną ścieżkę, jedną z czterech, bo oprócz tych jeszcze mamy o tą ścieżkę. Jej jeszcze nie pamiętam, jak się ją robi, ale można ją zrobić. Więc tak, pierwsze co, to oczywiście mamy inny event, że wielka debata trwa dalej. I tutaj jest pierwsza różnica, czyli że po Weltkriegu wiele katolickich organizacji weszło razem i tam stworzyło właśnie Polish Rebirth League, czyli Liga Odrodzenia Polski. I chyba jej jeszcze nie mamy. Tak, jeszcze jej nie mamy, musimy ją doprowadzić do władzy. Żeby ją doprowadzić do władzy, trzeba będzie spełnić kilka eventów, po prostu wybrać odpowiednio. To akurat jest fajne, dlatego że dzięki temu nie będę musiał robić eventów, pokazać wam tego. Bo to National Rebirth właśnie jest potrzebny, ten event. Tak naprawdę jeden pierwszy, bo tutaj widzę, że można wcześniej sobie zdobyć. Okej. Więc tutaj już nam się powoli to robi. Oczywiście, no, czarny poniedziałek nas uderzy i to jest w sumie główny powód, dlaczego tutaj się zaczyna dziać. Tutaj możemy oczywiście zmienić, ale nie. Regencja musi nadal trwać, więc niech trwa. Mamy oczywiście minus 1%, ale to nie jest jakiś wielki problem. No i na razie czekamy. Zobaczmy, jak to będzie. Nie robiłem jeszcze jakiegoś próbnego playthrough przed czym. Zazwyczaj lubię sobie zobaczyć od razu, a nie sobie badać. Więc tak, właśnie wybuch w Warszawie. No i to w sumie zaczyna nam. Dosyć szybko powinno nam to zejść. Oczywiście mamy już marzec. Ogólnie z takich historii, takich... Wałsing jest. Jest wszystko ok. Widzę, że jest problem z Wałsinkiem. Ostatnio się pozbyłem go. Więc ten odcinek jeszcze będziecie mieli z tym. Ale następne to już sobie poradzę to. Więc tak. Right on myślenice, czy coś takiego. No wydaje mi się, że jest ten, ale taki lekki. Okej. To zależy, to z właśnie Ukraińcy zazwyczaj to robią. Mogą to zrobić lub nie. O, właśnie to na przykład. Już się zbliżamy do tego, co mamy zdobyć. Tylko oczywiście mówię, to jest trochę to może zająć. I tutaj tak. I tutaj mamy dwa do wyboru. Musimy właśnie cancel his district, control it, nie, musimy doprowadzić, czyli że teraz będzie, że oni są w niebezpieczeństwie. Okej, okay. Są w niebezpieczeństwie, możemy oczywiście prowadzić RON, ale my nie chcemy, chcemy, żeby tutaj wszystko upadło. I tak, chaos on countryside, i tak, możemy oczywiście, tutaj są ci do wyboru, komuniści ci. Ale my wybieramy oczywiście to, czyli Liga Odrodzenia Polski. Liga Odrodzenia Polski została. Tutaj mamy po prostu medal. To jest jeden z medali. Więc rozpoczynamy. To nam usuwa Disperse Regency, Influence of Vienna and Berlin. Usuwa też nam te. Czyli tak naprawdę usuwa nam prawie wszystkie... wszystkie te rzeczy, które dostaliśmy. Jeżeli chodzi o to, jak bardzo... Okej, czyli Niemcy nas zostawili, jesteśmy już sami, czyli nie zaatakują nas, super. Jeżeli chodzi o to, jak bardzo to jest, że tak powiem, usadzone w tym, to od razu mówię, nie wiem, i zapewne jest bardzo mało, więc
się mnie nie pytajcie. No to. To jest jeden z tych drzewek, tych dziwnych w Kaiserreduxie, więc to jest. To nawet to trzeba włączyć w opcjach, żeby w ogóle zadziałało, więc to jest pierwsza rzecz. Okej, okay. Więc tak, możemy tutaj wybrać. Myślę, że zrobimy eventy. Czyli najpierw napiszemy do Doboszyńskiego, głównego rasisty Polski. Concentrate. I zobaczymy, czy odpowie. W ogóle tutaj jest. To jest ta wyspa, nigdy ją nie widziałem. Hermocki Inkuban. Nie widzę go. Nie wiem, co to jest ważnego. Więc tak, napisaliśmy list i chyba jeszcze nie zdobyliśmy tego. Zirus Patriots. Podoba mi się, że jaszczur jest na tym. Patriots for saving our brave military. Tak, coś nawiązanie do jaszczura. A nie wiem, co to. O, jest. Nowa możliwość. Okej, czyli że. Po prostu on dochodzi do rządu. I mamy już do Poszyńskiego. Okej, mamy coraz więcej poparcia, to mi się podoba. Mam stabilne, ale czuję jakbym. Cię. Nie, coś mi się po prostu. Że tak powiem. Coś mi się po prostu tak nie zgadza, ale to. Nie wiem, co się stało. Wszystko jest stabilne, więc to nie o to chodzi. Okej. Okay. Integrowaliśmy patriotów. W ogóle już powstał komitet prawdziwych patriotów. Nie wiem, kto to jest, ale. Podoba mi się nazwa. Okej, tutaj możemy zdobyć stabilność, nie jest nam potrzebna, więc spróbujemy tutaj pójść. Więc dostajemy już mnóstwo tego. Myślę, że się nam bardziej opłaca pójście w to. Możemy nadal to zrobić. Nie wiem, jak tutaj będzie wyglądało. Wygląda na to, że my dostajemy mega dużo bonusów. Więc zgaduję, że będzie to wyglądało bardziej takie, że będziemy mieć, wiecie, bonusy aż za dużo. Okej, okay, więc tutaj dostajemy po prostu podwiększenie na to, czyli obrona nowego państwa. Tak, mamy tutaj Spirit of Jagiełło. Okej, okay, to nie jest ważne. W ogóle podoba mi się to, że wyłączyłem sobie te eventy, a i tak mi pisze, więc Old Grace Rediscovered. Okej. Okay. 1410 rok. Okej. Okay. Rudolf Bernwer Bohemia. To jest jakieś ważne? Nie wiem. Tutaj patrzę, jak tutaj jest. Czekaj, czy oni się pogodzą? To możliwe, że się będą chcieli pogodzić. Naprawdę, coś mi tak gra, jakby ścinała, ale wiecie, ścina, ale nie wiem co dokładnie, bo dzisiaj sobie nieco robiłem w ustawieniach, więc ja się tak właśnie o tym zastanawiam, czy to może przez to, ale właśnie nie wiem. To zróbmy. Okej, okay. Więc tak, convince Hadesia. I niedługo powinniśmy mieć możliwość już ostatniego celu zrobienia, więc będzie ciekawie. Dostajemy tutaj dużo wsparcia. Nie wiem, czy chodzi o to, że my dostajemy bonus. Nie dostajemy nigdzie bonus. W ogóle jeszcze mamy Black Monday. Black Monday możemy pokonać sobie dzięki temu, więc w sumie nie ma jakiegoś większego problemu, ale chciałbym najpierw zrobić właśnie to. I później. Później dostać co najlepsze. Znaczy się to może jeszcze nie na samym końcu, ale spróbować już tutaj jak najwięcej zrobić. Okej, okay. 20 rocznica niepodległości Polski. I czy coś możemy tutaj zrobić? Misterialnie. To róbmy na razie. Okej, okay. Kadencja została. Przeszła na naszą stronę.
Dostajemy w sumie nawet dobre bonusy. Więc teraz Cleanse the Whites and Reds. Okay, czyli mamy pozbyć się monarchistów i komunistów. W sumie to jest bardziej grafika antyfaszystów, więc ciekawe. Ciekawy wybór. Znaczy się wiadomo, że to robili ludzie dla memu, więc nie bądźmy jacyś taki bardzo, wiem, co to powiedzieć, bardzo wymagający od nich, że to ma być, nie wiem, wszystko zrobione na tip-top. Okej, okay, czyli teraz mają być, musimy zrobić konwencję, znaczy się, no, chodzi o to, że radę, świętej rady, że sesja świętej rady. Okej, okay, Piłsudski umarł. No wiadomo, że są taki trzech generałów, którzy tak naprawdę zajmują się miejsce Piłsudskiego, więc nie jest jakieś bardzo trudne. Dobra, tutaj chcemy zrobić o to, więc to trochę może potrwać, tego nie potrzebujemy. Tutaj nic nie możemy zrobić. Nigdy nie rozumiem trochę tego zjawiska, żeby to zrobić. Więc, bo na razie na tej prawie co jesteśmy, jest ok, wszystko. Okay, zróbmy to, bo wszyscy i tak pozostali umrą, więc no nie będzie nam to aż tak bardzo, że tak powiem, pozostali nie będą nam potrzebni, kiedy tak naprawdę, wiecie, będziemy mogli zrobić, dostać te same traity od razu, nie wydawać ponownie political power. Więc widzę, że Litwa tutaj się gromadzi. I okej, okay, i teraz mamy pierwszy wybór, czyli wybieramy tak, zgromadzenie legickie i to jest właśnie Gród Wielkiej Lechii. O właśnie, tak się nazywa ta partia. Sorry, ale wczoraj to sprawdzałem, a później miałem dosyć dużo spraw związanych z tym, że mi się dźwięk nie nagrał. Musiałem połowę playthrough zagrać ponownie, a przy Hoju to sobie już macie tam odcinek dzień wcześniej, no to timelapse zrobiłem piękny. Okej, okay, czyli Gród Wielkiej Lechii wygrywa. Zamieniliśmy się w Wielką Lechię, mamy piękną flagę i mamy zgromadzenie lechickie, nam to dowodzi. Tak, i skithanizm. Po prostu jakaś religia. Okej, okay, więc tak. Nie możemy zrobić jeszcze tego, bo musimy najpierw gather relics. Okej, okay, czyli tutaj jakiś wielki rytuał robimy. Okej, okay, więc najpierw zbierzmy to. Na razie nie chcę robić tego Black Monday, bo zmiana aż tak ważny nie jest dla mnie. Jeżeli będziemy atakować, to może fajnie by było dostać o to. Jestem z powrotem. Nie wiem dlaczego, ale coraz częściej elementem moich serii jest to, że w połowie odcinka muszę gdzieś pójść. Okej, okay, więc tak. Postanowiłem, że jednak lepiej, jeżeli tak, jeżeli będzie Bolda, tak jeszcze się zastanawiałem. Będziemy próbowali pójść jak najlepszy tutaj próbę, wiecie. No ataku. Więc to idźmy dalej. I w takim razie zmienimy sobie doktrynę. I zobaczymy, jak to nam pójdzie. Czy coś tutaj możemy Army Offense w takim razie dać. I to weźmiemy. Kolejny dobry trade. Ok, więc tak, mamy już wielką Lechię. I musimy teraz zbierać relikwie. Co oczywiście może trochę potrwać. Będzie dawało nam duże minusy. Wielka wojna się rozpoczęła. O, dobra, już rozumiem. Bo chodzi o to, że ktoś takie, że o, dali do filmu nawiązanie. O, a tam, że to jest symbol, który oni zużyli. Nie wiem co.
Co aż tak. Nie wiem, po prostu w jakiś fenomen wpadli. Okej, w takim razie możemy dostać tutaj mnóstwo Empowera. Albo możemy tutaj pójść to, więc oczywiście idziemy w tą drugie. Nie będę jeszcze boostować tej złej właśnie idei. Więc tak, możemy tutaj. Komitet Partyzantki Wolna Ludzkość. Pankracy. Zgadają, że to jest inna ścieżka, którą później możemy wybrać, więc 1606, nie wiem co było wtedy. Więc jednak nie. No i oczywiście wszyscy dostają po 0. Ja mam już 50%. Zazwyczaj na samym końcu w Kaiserdukcie jest tak. Więc tak, niech się tutaj wszystko zaczyna. Szamal ma swoją wojnę, kiedyś grałem nimi. Było fajne, ale później nieco pozmieniali i nie wiem szczerze, jak to teraz wygląda. Jest po prostu takie, że decyzje przed tą wojną się robi w ogóle. Okej, okay. Flight of Earth Prophets. A, czyli tamci się chyba pozabijali. Okej, okay, więc musimy jak najszybciej to zrobić, bo widzę, że oni się zabijają między sobą. Więc tak, tutaj chyba byśmy dostali to. Tak, na pewno. Więc przynajmniej wiemy, jak dotrzeć do tej ścieżki. Okej, okay, podoba mi się, że normalne eventy potrafią się dziać w naszym państwie. I w międzyczasie sobie oczywiście COP weźmiemy. Okej, okay, Fusion of Gods. The Gods of Christ and Hladeslavs. Dostajemy nawet fajne bonusy, ale teraz to, czyli nasi zapomnieni przodkowie, czyli wielcy Lechici, Sarmaci, czy jako tak, nie wiem, niebieska Jerozolima, czy coś takiego. Nie wiem, nie znam się. Ogólnie rzecz biorąc, to jest jeden z śmieszniejszych, że tak powiem, teorii, którą. Okej, okay, niech ludzie do nas wracają. Którą tak naprawdę większość osób wyszukuje się w tym, że po prostu specjalnie to jest, żeby wariatów brać do siebie i żeby oni byli w takich grupkach. Okej, okay, więc tak, 21 to będzie 56 i 70, czyli trochę potrwa, ale powinniśmy sobie poradzić tym. Tutaj chyba, tak, tutaj Rosja, u Jezu, Euroazję dali. Czyli będziemy mieć Sicko Mode. Zazwyczaj to jest Sicko Mode. Okej, okay, mamy wykonane. Tak, plemiona idą naprzód. I to nie są plemiona, ja po prostu dywizję produkuję. I dalej na razie robimy tylko gospodarkę. Tutaj widzę, że Słowenia została wyzwolona. Słowenia nie ma drzewka, ona jest po prostu jako ten papet. Wenecja ma już drzewko. Takie małe drzewko. O, ja mówiłem. Włosi się zjednoczyli. No i widzę, że postanowili, że będzie fajnie. Oraz widzę, że oni robią Bush War. Czyli będą próbowali. O nie, to ten gościu. Będą próbowali przejść. Ten gościu jest jednym z najdziwniejszych. Chyba go właśnie wyciągnęli z jakiejś otchłani, że nie dało się chyba go znaleźć za bardzo. Ale to tylko mi się tak wydaje, wiecie. Tutaj jest dużo niepotwierdzonego. Ja czasami sprawdzam, co to jest. Na przykład do Estonii, tego gościa, co z ostatniej serii mieliśmy, no to akurat trudno chyba było znaleźć jego portret, bo został wygnany z państwa. Więc to właśnie był ten problem. Nie mamy w sumie Estonii, więc tego nie da się sprawdzić. I ogólnie jego ruch był rozwiązany, więc tak naprawdę na korzystek właśnie DLC po prostu go wyciągnęli z nicości.
W sumie tak samo jak tego Dmowskiego, bo Dmowski to już dawno nie powinien nie żyć, a on potrafi to przeżyć wszystko. Okej. Okay. Wielki rytuał już niedługo. Teraz musimy tylko tutaj zrobić. Możemy jeszcze to porobić. Możemy poszukać Świętego Graala. Okej, okay, ale tutaj musimy najpierw to porobić, bo mamy już to i ono bardzo nam minusy daje, bo chyba mordujemy co chwila ludzi w naszym państwie, więc warto, żeby tutaj szybko się tym zająć. Mamy tutaj te możliwości, bo mamy to, ale tak bardzo jak nie chcę tego zrobić, to i tak muszę to zrobić. Okej. Okay. To mi się podoba. Okej, okay, coś się wyzwoliło, chyba Texas. Nie. To chyba wypowiedziało wojnę i... Okej, okay. Radio. Więc po radiu można zrobić kolejne radio. I możemy coś pobudować. Szczerze powiem... Budujmy sobie już fabryki. I zobaczymy. Okej, okay, więc już niedługo powinno być... Powinien do nas przyjść wielki wędrowiec. Zobaczymy, kto to będzie. Na szczęście to nie jaszczur, bo sprawdzanie ma portretu jaszczura. Ale byłoby śmieszne, gdyby dali portret jaszczura jako kogoś i podpisali. Pamiętam, że ktoś u mnie właśnie na kierunku chciał zrobić coś takiego, że dać zdjęcie i podpisać, że fotograf to on. Po prostu jakieś takie tytuły sobie dać. Tym razem pójdziemy w to. Chociaż ostatnio chyba też poszliśmy, więc większej różnicy nie ma. Widzę, że karabinów mamy oczywiście dużo. Euroazja chyba na razie nic nie robi. Mongołowie, o, Mongołowie poszli normalną ścieżką, czyli wywalili tamtego szaleńca. A my za chwilę powinniśmy tutaj mieć właśnie wejście Mesjasza, czy nie wiem czego, wielkiego wędrowca i zobaczymy, kto to będzie. Okej, okay, the glory of the Christ on the earth. Tak, plemiona zeszły i wielki Mesjasz zszedł, nasz się wielki wędrowiec, który daje nam dosyć dużo punktów. Jest to oczywiście Jezus Lechicki. Tak, tak jak Matka Boska z Częstochowy, no skąd jest Częstochowy. Więc tak, oczywiście, że się tego nie spodziewałem, ale ta ścieżka po prostu chyba w większości to jest po prostu Jezus Chrystus jako w innych portretach. Bo tutaj jest... tak, tutaj jest, ale nie, tutaj jest taki inny. Jest to 44. Okej, okay, więc tak. Powoli nam się tworzą te dywizje. Mamy dzięki temu wielkie bonusy. Więc niech nam się tworzą mnóstwo tych dywizji. Będą nam potrzebne do wojny. Do świętej wojny. Więc tak, będziemy musieli oczywiście odnaleźć Świętego Graala, a wcześniej co dostaliśmy? Tak naprawdę małe bonusy. Ale dzięki temu stabilność mamy na dużym poziomie. Okej, okay, więc co tutaj jeszcze ciekawego można porobić? Szczerze powiem, nic. Decyzje jakieś... Z decyzji nie ma nic ciekawego, szczerze powiem. Tak. Łączyli do trzeciej międzynarodówki. To będzie problem dla trzeciej międzynarodówki, bo ktokolwiek zaatakuje, to później będzie wiadomo. Że albo oni zostaną czymś, albo w ogóle Dominion Alaski powstało. Ciekawe. Oni to w ogóle mają do wyboru mnóstwo ścieżek. Bo mogą dosłownie stać się częścią Liechtensteinu. Tylko gdzie ten Liechtenstein jest?
Znaczy się, nie, bo wtedy to by musieli być niepodlegli, a tak to Liechtenstein. Liechtensteinu nie ma. Czy się jest tutaj? Został wchłonięty. Ciekawe. Okej, więc tak. Poszukiwania świętego Gralu i tak naprawdę idziemy w to, bo musimy sobie się trochę pozbyć tych minusów. Więc gdzie jest święty Gral? Dajcie mi chwilę, bo słyszę, jak pies już się odpala. Kolejny element serii. Pies. Okej. W takim razie może już zakończę, bo i tak zapewne w kolejnym odcinku będą się działy dziwne rzeczy. W ogóle jak to wygląda z Niemcami? Niemcy mają dużą frakcję, a my mamy małe wojsko, więc jeszcze musimy trochę pobudować. Więc był wam i trochę w Hardzowanie 4 na modyfikacji Kaiser Redux na serii Polska do Z jako Gród Wielkiej Lechii, czyli Wielka Lechia. No, ciekawie się zapowiada. Myślę, że każdy z tych ścieżek możliwe, że będzie taka sama, więc będziemy robić tak jak zwykle, czyli jak już dochodzimy tutaj, to później próbujemy to jakoś pozmieniać, że zobaczyć, czy coś ciekawego jest i w ogóle, że będzie cięcia, żeby nie było powtarzających się. Ale jak na razie, żegnam was, był z wami Trehol. O, cześć!